Siemanko moi mili, z racji tego, że ludzie lubią oglądać filmy o starszych samochodach, nagram Wam, tak jak w tytule, jak wygląda przebieg takiej roboty, jak zrobienie na starym samochodzie trochę kasy. Kupiłem tego Leona, powiem Wam, dwa dni temu, czyli w poniedziałek, od faceta, który kiedyś też mi sprzedał Punto, od pana Jerzego. Jeździł autem tym 7 lat i stwierdziłem, że jest szans po prostu go jeszcze podratować. Nie jest on może idealny, ale fajnie będzie tutaj widać, ile on mniej więcej wymaga nakładu pracy taki samochód, żeby zarobić na nim trochę i przede wszystkim czasu, no bo to też jest ważne, nie sztuką siedzieć przy samochodzie, nie wiem, 3-4 tygodnie non stop i zarobić na nim 2000, bo to jest nieopłacalne, lepiej popracować troszkę mniej i zarobić nawet mniej. Co do auta, Toledo 1.6 SR, fajny motor, 105 koni, polecany. Cóż jeszcze możemy dodać? 2002 rok i przebieg 205 500, chyba, jak się nie mylę. I auto jeszcze pochodzi, powiem Wam, z polskiego salonu, od trzeciego właściciela. Od nowości. Jest to dość niedużo właścicieli, jak na 20 lat. Czyli tak wychodzi, że na każdym minimum około 7 lat tym pojazdem mógł jeździć. I jeszcze warto do niego wspomnieć, że dlaczego sens go jest tutaj, że tak powiem, no troszeczkę ulepszyć. No bo facet go już serwisował, sporo rzeczy w nim powymieniał. I to jest właśnie taki fajny plus, że jak kupujesz auto z Polski, możesz sobie pogadać w historii, trochę posłuchać, co było robione, co nie było robione. A facet u nas tu w stacji diagnostycznej go serwisował w Brzezinach. Tam nie jest za tanio, ale wszystkie części Remforder były porobione, jest jakaś faktura na drążki i mówił mi, że też robił przy nim sprzęgło. I jeszcze z takich rzeczy, co tu było robione, a opowiadał mi, jak pojechał w tamtym roku na święta, na Wielkanoc w góry, no i gdzieś mu pękła sprężyna, no i w górach było jeszcze porobione właśnie te dwie przednie sprężyny. No i teraz co, wypadałoby wrzucić jakąś bajarancką muzyczkę, jak to na profesjonalnych filmikach, i pokazać Wam uszkodzenia. No i może tak zrobimy. Powiem Wam, że te filmiki też tak nagrywam na ludzie, nie jestem profesjonalistą, bo niektórzy mi tam piszą, że no nie za dobrze, czasami mnie tam słychać albo gadać, ale mówię, to też nie ma na celu, że tak powiem, żeby bycie najlepszym w szkole filmowym, tylko po prostu pokazanie Wam od podszewki, jak przy takim aucie przebiegnie jego poprawa wizualna i techniczna, ile mniej więcej na tym można zarobić i jak to się odbywa. A przede wszystkim zdradzę Wam taką tajemnicę. Ważne jest to przy takich samochodach, żeby no przede wszystkim jest to oczywiste, kupić je dobrze. I nie to przede wszystkim dobrze cenowo, ale też dobrze technicznie. Tak jak wspominałem wcześniej, na wcześniejszym wejściu na auto miałem sporo rzeczy porobione, więc jest szans tutaj z nim, że tak powiem, zawalczyć i próbować go odratować. Bo czasami nawet jak ktoś kupi je w bardzo dobrej kasie, czasami tyle możecie do niego dołożyć i tyle stracić czasu i cierpliwości, że nie ma tam najmniejszego sensu. A ten samochód potrzebuje trochę kosmetyki i myślę, że będzie jeszcze służył tutaj naprawdę komuś nieźle. Pierwsze co, tak go kupowałem, tak na szybko gadawaliśmy przed komisem, bo tutaj pan podjechał, a stwierdziłem obydwa błotniki do wymiany. No, myślałem, że te błotniki nie są drogie, na hurtowni Polkar
po 200, pomaluję się, no i będziemy mieli dwa idealne błotniki, ale co było moim zaskoczeniem, jak wróciłem do domu, no już taki błotniczek jeden do takiego Toledasa kosztuje prawie 500 na plus malowanie, no to prawie za dwa głupie błotniki możemy już wydać 2000, jak ma być to zrobione luksusowo. Więc no w tym tutaj przyszło z pomocą, ale drogo, i na szczęście ten prawy, który wygląda gorzej, udało się już zamówić za 150 zł. Pierwszym wejściem na te koszty przy tym samochodzie będzie to, że przede wszystkim bardzo głupią rzecz trzeba opłacić, czyli podatek o wzbogacenie. Według mnie, ja jako handlarz nie powinien tego płacić, no bo potem jeszcze wpłacę dochodowy i VAT od zarobionej kasy, na VAT w fakturze VAT marża. No ale tutaj będzie taki podstawowy pierwszy koszt, którego nie da się uniknąć. Około 60-70 zł. No i oczywiście pali się też duża rezerwa, no bo to nie jest tak, jak że każdy handlarz wam opija auto z paliwa, tylko po prostu klienci, no nie sprzedają raczej z pełnym bakiem, więc tutaj minimum jakieś tam 10 litrów za te 5 dyszek to minimalnie trzeba zatankować, więc pierwsze 110 zł idzie do portfela. Potem zajmiemy się lampami, środkiem, no i tym lewym błotnikiem, bo on jest w gorszym stanie od tamtego. Ale tutaj wymyśliłem, że kupię reparaturkę, wstawię do lakiernika, bo nie uśmiecham się dawać 400 za nowy, albo, że tak powiem, szukania w koloru też za 400, który na pewno nie przyjdzie idealny. A też według dużo osób no, powie, ach no, zrobisz reparaturkę, nie polata to zbyt długo. No przy takich samochodach 5-6 tysięcy no, nie ma to większego sensu. Bo czasami jest tak, że kupisz go, ktoś w niego stuknie, puknie i to auto będzie... pójdzie do śmieci, no bo nie wartość naprawy będzie przekraczała jego całość. No i jeszcze mówię, ważne jest to, żeby wiedzieć, co też klient chce. Czasami jest warto, no wiem, mieć bardzo ładne auto, kupić takie auto z przebiegiem 50 tysięcy w Niemczech. Jest sens tu, nie wiem, je polerować to. A przy takich autach, no troszeczkę już, że tak powiem, zjeżdżonych, nie ma sensu tak się na bardzo nad nim, że tak powiem, brzydko spuszczać, bo są różni ludzie na świecie. Jeden pięknie gra na jakimś instrumencie i ma w nosie, jakim autem jeździ, czy on będzie tutaj miał jakąś zadrapanko, czy coś innego, ma po prostu go dowieść do punktu, a są drugie osoby, które bardzo do tego podchodzą i za takie Toledo, nie wiem, nawet stare, pierwszej generacji, wyłożę mam 10 tysięcy i w górę za 22-letni samochód. A tutaj jeszcze taki bonus, mam dwa Toledo i spójrzcie, jak z takiej fajnej naprawdę linii, która się do tej pory może podobać, samochód wygląda dynamicznie, zrobili coś takiego, coś co wygląda trochę jak Versatis, no ale no nie są to zbyt piękne samochody. Przód może jeszcze jako tako, jako Leon, jak Altea jest naprawdę pojemny, ale ten tył no trzeba po prostu. No jeszcze szybki wjazd na środek, bo już wam go tu pokazywałem, no widać, że jest tak po dziadkowemu, takie mega oldschoolowe pokrowce, chociaż fotelia patrzyłem, są eleganckie pod tym, ale to zobaczycie na finale tego auta. Kiera dość niezła, troszeczkę farba na niej zeszła, ale to też możemy poprawić, żeby było super, ale naprawdę ładnie się utrzymała. Boczek, przyciski fajne, bo tutaj były niby gorszej jakości, a lepiej znosiły wszystkie zużycia niż Volkswagen i Audi z początkowych lat produkcji, bo to był goły plastik, tutaj się wycierał, bo ktoś non stop, wiadomo, wiecie, nie ma automatycznych świateł, trzeba włączać, więc taka normalna rzecz. No i takie bariery, jak właśnie bierzecie auto z Polski, na to papier sobie znajdziecie, wodę, ręcznik do jakiegoś przetarcia, tak to wygląda, ale zrobimy z tego wozu coś przyjemnego. Czekajcie na nowe filmiki.